Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie. W końcu przychodzę z odpowiedziami na Wasze pytania, więc zapraszam Was do oglądania. Pierwsze pytanie, czy mam wybraną suknię ślubną? Tak, jeśli oglądaliście vlogmasy, to wiecie, że już mam wybraną i nawet ją kupiłam. Kiedy idziesz do pracy, czy będziesz się uczyć? Naprawdę chcecie wiedzieć, kiedy wracam do pracy. Cieszmy się wolnym. A jeśli chodzi o uczelnię, to wracam. W październiku, tak, w październiku. Kiedy drugie dziecko? Kiedy drugie dziecko? Jak na razie nie. Myślę, że kiedyś na pewno będziemy chcieli mieć jeszcze jedno, ale w tej chwili wystarcza nam ta oto dama. Ile masz wzrostu? Raczej należę do tej niższej grupy społeczeństwa i mam 1,60 m, jestem dość niska. Ulubiony kolor? Biały. Szary? Różowy? I nie wiem. Jaka jest Twoja ulubiona piosenka na chwilę obecną? Nie mam takiej ulubionej piosenki, słucham cały czas radia, więc wiecie. Co leci, to mi się podoba. Gdybyś miała wskazać jeden ulubiony kosmetyk do makijażu, to co by to było? Jest to mój ukochany tusz do rzęs. I tak naprawdę, gdybym miała wybrać jedną rzecz, którą mogę się malować na co dzień, byłby właśnie to tusz. Ulubiona firma kosmetyczna? Chyba nie mam takiej ulubionej, tak szczerze Wam powiem. Czy zamierzasz obciąć włosy, pofarbować? A myślicie, że już powinnam? Czy przed ciążą Ci wypadały i czy po ciąży wypadają jakoś dużo? Przed ciążą mi chyba troszeczkę wypadały, w ciąży mi w ogóle nie wypadały, miałam piękne włosy. I po ciąży 3 miesiące, no trochę mi sporo ich wypadło, ale teraz już jest ok. Czy masz osobę, która Cię inspiruje i bierzesz z niej przykład? Wiecie co, pewnie myślicie, że teraz podam jakąś vlogerkę albo kogoś takiego, ale nie. Osobą, która mnie inspiruje, jest moja mama. Powiem Wam, że ta kobieta ma tyle energii. Tak, to Wiktoria wyrzuciła zabawkę. Ta kobieta ma tyle energii, że chyba nikt tyle nie ma, naprawdę jest kochaną mamą. I mam nadzieję, że ja też będę taką kochaną mamą, jak jest moja mama dla mnie, to ja będę taką dla Wiktorii. Oglądasz Taniec z Gwiazdami? Jak tak, to komu kibicujesz? Osobie, której kibicowałam, niestety jej już nie ma w programie. Wiktoria. Czy karmisz piersią swoją córeczkę? Tak, karmię. Dlaczego akurat imię Wiktoria dla córeczki? Wiecie co, mi się podobało Zuzanna i Wiktoria. Wiktoria ma na imię moja babcia i miała na imię moja prababcia i stwierdziliśmy, że tak damy właśnie małej na imię. Jaką skończyłaś szkołę? Trzecie ELO w Chełmie. Jak poznaliście się z Danielem? Poznaliśmy się na dniach Chełma, a tak szczerze Wam powiem, że chodziliśmy 2 lata do jednego liceum i jakoś siebie nie widzieliśmy w nim. To znaczy on podobno mnie widział, ale ja go zobaczyłam dopiero jak kończyłam 2. klasę liceum. Tak. Jakie imiona Ci się podobają? Jeśli chodzi o dziewczynkę, to Zuzanna. A dla chłopca to zobaczycie, jakie mi się imię podoba już niebawem. Masz drugie imię? Nie mam. Jak zaczęła się Twoja przygoda z YouTube'em? I powiem Wam, że po prostu stwierdziłam, że nagrywam, kupiłam aparat i zaczęłam nagrywać. Tak się właśnie zaczęła. Masz jakiś cel, który chciałabyś koniecznie spełnić w tym roku? Wiecie co? Mam wiele celi, ale jeden taki YouTube'owy to, żeby osiągnąć 20 tysięcy subskrypcji, co jest chyba nierealne za bardzo, bo brakuje mi chyba 4 tysięcy, a to jest mega dużo. Ale może akurat... Skąd pomysł na nazwę? Chyba już kiedyś o tym mówiłam, że szukałam na Instagrama nazwy, wpisałam skróty, jakieś pseudonimy od Agnieszki, tak mi wyskoczyło i tak zostało. Planujesz przyszłość w swojej miejscowości, czy wyjeżdżasz gdzieś do większego miasta? Wiecie co? Nie, chyba planujemy, na pewno planujemy tutaj naszą przyszłość. Planujemy właśnie kupić tutaj dom, wybudować albo kupić mieszkanie, no zobaczymy.
Jakie robisz kolejne paznokcie? Jeszcze nie wiem jakie, ale jeśli chcecie mi coś doradzić, to możecie mi podsyłać na Instagramie do skrzyneczki jakieś fajne inspiracje. Może od kogoś z Was wezmę właśnie pomysł? Kto wie? Zmieniasz telefon? Nie, to jest mój najlepszy telefon, jaki miałam i to jest mój drugi telefon, iPhone 5S i jeśli mi się popsuje, to chyba też kupię sobie właśnie taki. Polecasz paletę cieni z Revolution? Nie wiem. Nie miałam. Jesteś otwarta na nowe znajomości? Wiecie co? Jestem otwarta, ale zawsze do ludzi podchodzę na początku z dystansem. Muszę ich zawsze lepiej poznać. Ale tak, ma chyba większość ludzi, tak mi się wydaje. Ty lub Wiki macie drugie imię? Nie, 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 nie mamy. Jakie imię dla chłopczyka Ci się podoba? I tutaj już odpowiadam na to pytanie. Powiedziałam, że dla dziewczynki mi się podoba Zuzia. I teraz, jakie imię podoba mi się dla chłopca? Więc zobaczcie. Imię Emil podoba się mi, a Danielowi Filip. Na przyszłość. Przyszłość? Chcecie słyszeć o mojej przyszłości? Zobaczymy. Planujesz stworzyć nową serię na kanale? Dobre pytanie. Powiem Wam, że tak. Mam w planach zrobić jedną serię, brakuje mi kilku ujęć i jeszcze kolejną serię, już mam nawet nagraną, ale boję się wstawić Wam tego filmiku, bo nie wiem jak na niego zareagujecie. Gdzie macie w planach jechać na wakacje? To właśnie one, czyli ustka. Masz jakąś rodzinę w Zamościu? Nie, nie mam, ale Daniel ma rodzinę. Chciałabyś pojechać do USA? Jeśli będę miała taką możliwość, na pewno z niej skorzystam, ale nie jest to jakieś moje wielkie marzenie. Ulubiony film? Zobaczcie. To mój ulubiony film. Ulubione danie. Pytacie o moje ulubione danie. Mogłabym Wam ściemniać z jakimiś krewetkami, sałatkami, no ale cóż, zwykła dziewczyna lubi po prostu pierogi. Więc to jest jedno z moich takich ulubionych dań. Kolejne pytanie. Skąd jesteś? Jestem z Chełma. Województwo lubelskie. Malutka miejscowość. Co lubisz robić w wolnym czasie? To co robię teraz? Nagrywać dla Was. Gdyby Wiki była chłopcem, jakie imię bym miała? Tak jak Wam wcześniej mówiłam. Albo Emil, albo Filip. Jaka była reakcja na ciążę? Och, to długa historia, powiem Wam szczerze. Mieliśmy wtedy z Danielem na 6 do pracy, kiedy robiłam test, ale nie będę Wam tutaj opowiadać. Powiem Wam tylko tyle. Na pewno się bardzo cieszyliśmy. Jak reagujesz na hejt? Ja chyba aż takiego hejtu nie mam, więc ciężko mi jeszcze powiedzieć. Powiem Wam, jak będę miała tego hejtu troszkę więcej. Twoi znajomi, rodzina akceptują to, że nagrywasz na YouTube? Myślę, że każdy przyjmuje to do wiadomości, każdy ma swoje życie i robi z nim co chce, a to, że ja nagrywam, no to innym po prostu nie przeszkadza. Kto jest z Waszymi najlepszymi kumplami? To jest najlepsze pytanie. Jeśli chodzi o naszych najlepszych kumpli, to oczywiście Emil, chyba nie muszę mówić, że to jesteście Wy.